Także tym razem już skończyłem ostatni z samolotów amerykańskich pokładowych. Tym razem mamy Gurmana TBF-1 Avengera. To jest tak się robiło. Tutaj są pokazane inne dwa samoloty. Gurman TBF-1 Avenger czy Avastator. Muszę zaraz zobaczyć, chwila. Także jest to samolot torpedowo-bombowy Gurman TBF-1 Avenger. Te samoloty zastąpiły wysłużonego już Devastatora. Także w bitwie o Midway już były te samoloty, a Devastator był z lotniskowca ściągnięty. Także ten samolot brał też udział w zatopieniu superpancernika Yamato. I tu mamy ten samolot. Kalkomania się rozsnie. Fajnie, że tutaj zrobili. Z tyłu jest okienko pod spodem, od spodu z karabinkiem. Muszę ostrość złapać. O. Tutaj widzimy karabin w takiej kopulce fajnie obracanej. Ona chodzi w ogóle. Tak wygląda Avenger. Fajnie, że od spodu jest szybka. Koło też tylne składane z karabinem tutaj. Tu widzimy karabin przed kołem. Taki okienku. Tu widzimy okienka. Taka puła to nas obracana. Szkoda, że tylko dali jednego ludzika, typka, ludka. Szkoda, że nie było trzech, to by lepiej wyglądało, ale w sklejeniu był tylko uproszczony, bo był tylko jeden ludek, pilot dany. A to jest samolot trzyzałogowy. Tutaj od spodu pokrywa jest otwierana, bo to nie ma tak jak w Devastator miał torpedę, która wisiała od spodu. A tutaj widzimy, otwiera się od spodu. Spuskadłubo się otwiera i wylatuje z niego torpeda. Także tam były, są pakowane albo torpedy, jedna torpeda, albo 1000 kg bomb. Ja to oczywiście wszystko robiłem, koła złożone, bo to będzie wisiało. Także z tych amerykańskich pokładowych, które mam, to ten jest chyba najładniejszy. Bardzo mi się podoba. Także kolejny samolot i to będzie chyba już ostatni. Także mam cały zestaw samolotów amerykańskich pokładowych, które były na pokładzie lotniskowca USS Hornet. No nie, nie tylko, bo one były w ogóle na praktycznie na wszystkich lotniskowcach, ale chodzi o to, że chciałem mieć te, co były na Hornecie. Te, wiadomo, ten Curtiss bombowy rozpoznawczy był od 1941 roku. Tak samo jak ten F4, F3 i Devastator. Później były pierwsze zamiany, były w 1942 w marcu samoloty Curtiss na Douglas bombowy rozpoznawczy i F4, F3 na F4, F4 były zamienione, a Devastator dopiero był zamieniony około sierpnia tego samego roku, 1942 roku, na te Avengery. Także w bitwie o Midway to już na lotniskowce były. Jak płynął na Japonię, to miał jeszcze te Devastatory. Po powrocie z udanej misji z Japonii, to już miał wymianę na Avengery. Przy okazji zapuszczę tradycyjnie makietę. Tutaj widzimy dwa koguty migające. Dawno na niej jeździła ta lokomotywa. Strony.
Fajnie widać, jak koguty migają. Fajnie migają koguty. Jeszcze raz pokażę ten samolot i kończymy na dzisiaj. Tylko, że nie zrobiłem sobie do powieszenia tego prącika. Będę musiał to przełożyć zaniesienie do piwnicy na jutro. Godzilla! I na Godzilla atak. Także ładny samolot. Kurde, świeża kalkomania, fajna kalkomania, jest samolocik piękny. Koguty migają. Pociąg pożarniczy Drager. Walki w pożarach w tunelach. Także tutaj mamy kontener konwersja, cysterna konwersja, drabina fikcyjna, podnośnik z cysterny fikcyjny i tu mamy przemalowaną Ludmiłkę. I tutaj dostałem na Allegro, na aukcję wygrałem budę lokomotywy Traxa, gdzie jedzie do Daniela do przemalowania na koleje mazowieckie. Także będę miał swoją lokomotywę kolei mazowieckich. A tą kartonową taki B9 to żebym się już rozwalił, ale układ jezdny sobie zostawiam, bo będę kombinował robić sobie kibelka nowego z GPM-u. Też wersji jeżdżącej model kartonowy będzie. Bo co prawda, to prawda, ten Trax to mi wyszedł bardzo nieładnie z ekstra model, dlatego muszę mieć coś lepszego, żeby uciągnął wszystkie moje wagony kolej mazowieckich kartonowy z ekstra model, bo tamten po prostu nie dał rady, ale jako kibelek da radę, bo tym razem nie popełnię błędu i układ napędowy nie dam z przodu, napędowe koło tylko tu od wewnątrz i to będzie, będę mógł dać większe obciążenie. No to dzisiaj w ogóle prezentacja samolotu. To na Avengerze
zakończymy filmik. Przepiękny samolot. Najładniejszy z tych pokładowych, co sklejałem.